Tu jest. A, dobra, niewiele. Dobra. Chodźcie tutaj bliżej wszyscy. Takie ważne doświadczenie. Chodźcie tutaj, stańcie. Tutaj tak, możecie tutaj stanąć. Tam. Mam atrament, taki, co się wlewa do pióra. Widzicie? I taką szklaneczkę z wodą. Jak myślicie? Niebieska się zrobi. Co się stanie, jeżeli dodam 3 kropelki atramentu do tej wody? Zgrubnie. Raz. 3. Jakie kule się. Zobaczcie, jak on się rozpuszcza powoli, tak? Piękne. Chodzi o to, że on fajnie się kształtuje. Można fajnie patrzeć. Jakby dym leciał, tak? Zobaczcie. Fioletowy gaz. Fioletowy gaz, tak. Dobra, pomieszaj. I zobaczcie, mamy piękny, niebieściutki kolor. Teraz do tej szklaneczki naleję wody, powinna być woda gotująca się, taka wiecie, wrzątek. Nie mam wrzątku, ale mam ciepłą wodę. Janek. Zobaczcie. I teraz robię to samo. Do tej wody 3 kropelki atramentu. No, dobra. Ja teraz zamieszam. Pomieszasz? Pomieszaj. Co się dzieje? Co się dzieje z wodą? No i ona się stało. Kiedy ta woda zrobiła się niebieska, no to ja może dodam jeszcze co? Jeszcze jedną kropelkę. No, śledź. Pomieszaj. Chyba się skończyła. No bo nie jest woda, powinna być taka woda, wiecie, wrzątek, jak gotujemy. No dobra, ale co, no woda jest biała. Tak? No ale biała. Dobrze, to ja tutaj, wiecie, co mam? Ocet. Taki zwykły ocet. Dlatego tak śmierdziało. Nie, to Brajanek i sprawdzamy. Uwaga, co się stanie, jeśli wleję tu kilka kropelek octu? Nie. Fabianek, zostawiamy. Zobaczcie, co się dzieje z wodą. Co się dzieje z wodą? Ona pomieszaj. Pomieszaj coś. Zobaczcie, ten kolor robi się taki sam jak. No będzie się mocniejszy nawet. Bo było więcej kropelek. Bo było więcej kropelek, właśnie. Dobrze, to teraz robimy podobne. Też z gorącą wodą. To wiecie co? Uszykuję sobie atrament. To jest ocet. No ocet, nie, nigdy ogórków z octu nie jedliście. No, przebiję sobie tutaj. Ja tam wolę kiszone. I naleję jeszcze raz gorącej wody. Ja wolę kiszone. I do tej wody robimy to samo. 3 kropelki. Raz, dwa, trzy. 4, 5.